Dzień dobry. Otwieram 72. sesję Rady Gminy w Chodowie. Witam przybyłych radnych, sołtysów. Witam pana wójta oraz prawników urzędu. Witam panią dyrektor Jadwigę Murawiecką. Stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12. Stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Państwo radni otrzymali porządek. Czy są wnioski o jego zmianę? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do porządku obrad. Punkt drugi. Informacja o działalności Komisji Rady między sesjami. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani przewodnicząca budżetu. Komisja budżetu obradowała dwukrotnie, we wtorek 26 września wspólnie z Komisją Oświaty i dzisiaj przed sesją wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. Wnioski wynikające z posiedzenia przekażę w odpowiednim punkcie porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty. Oświaty działa, że tak powiem, razem z Komisją Budżetową 6 września i ze wszystkimi komisjami łącznie. Dziękuję. Komisja Mienia? Komisja Mienia wspólnie spotkała się na posiedzeniu komisji. Dziękuję. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna obradowała dwukrotnie, raz w telekonferencji, a dzisiaj w dniu dzisiejszym ze wszystkimi komisjami. Dziękuję. Przechodzimy do punktu... A, przepraszam, proszę bardzo. Wniosków również odbyła w dniu dzisiejszym. Nie sposób. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że zapomniałem. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023. Proszę bardzo, pani skarbnik. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Chodów na rok 2023. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 50 000 zł. Dział 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 50 000 zł. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 980 564 zł i 40 groszy. Dział 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 50 000 zł. Dział 758 subwencja oświatowa 5284 zł. Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 580 832 zł. Dział 852 pomoc społeczna dotacja 30 000 zł.